Zabytkowe, które po prostu zbieram, kolekcjonuję i między innymi to jest rodzina Rexów. To jest po kolei tak, jak to było produkowane. W 64 skończono produkować ten model. Później mamy, tu jest od 64 do 67. To jest model, który w 67 do 74 i tu w 74 powstał już taki najbardziej popularny Rex z blokadą, ze wszystkim. A tu jest taka wersja w sumie oszczędna na jednym użytku. Mamy tu taki ciekawy kołowrotek czeski, kurczę, w sumie to jest Tokos, który po prostu ma krzywą szpulę, nie jest zepsuty, po prostu szpula się kręci w koło, a nie ma tego posuwu. To są rzadkie kołowrotki, tylko dwa modele takie były produkowane. Tu są z kolei polskie kołowrotki. To jest popularny w sumie Prexer, są trzy modele. To są takie po prostu też niektóre, które są robione już plastikowo przez naszych rzemieślników. I między innymi chciałem pokazać taki kołowrotek, który był robiony w Krakowie w sumie, który miał bardzo ciekawą tutaj przekładnię. On niestety nie działa, bo zęby są wyrobione, działa tylko posuw, a w sumie po prostu miał nie tak jak wszystkie, że jedną przekładnię, tylko dwie. Nie? Także tutaj są takie ciekawsze. Tu z takich ciekawych to jest w sumie kołowrotek robiony też przez rzemieślników w Krakowie, które są takie dosyć solidne. W sumie te kołowrotki ja po prostu zbieram, dlatego że nie chcę, żeby ludzie je wyrzucali, czy coś tam gdzieś tam po piwnicach się walają. Jeżeli ktoś ma, to chętnie przyjmuje. Mam sporo kołowrotków, które po prostu są niekompletne, więc jak ktoś ma jakieś kołowrotki, kurczę, po prostu uszkodzone, to ja chętnie zbieram, dlatego że z dwóch, trzech poskładam i niektóre są naprawdę ciekawe. Ciekawe, także w sumie tu mam też bardzo popularny kiedyś w Polsce kołowrotek Michel francuski, to jest Michel 308. W sumie są to kołowrotki wszystko sprawne, także w każdej chwili po prostu można założyć do wędki i łowić. A tutaj mam taki ciekawy kij z lat 50. morski i z multiplikatorem penem też z lat 50. sprawny. Można ukręcić sobie, weź do ręki, zobacz jak to. Po prostu sobie pokręć. A tu jest taki ciekawy kołowrotek, który można było nim spinningować, że po prostu on jest tutaj przekręcany, rzucało się jak zwykły, a nawijało się tak po prostu, nie w ten sposób. To jest Shakespeare, amerykański kołowrotek. Mamy te kołowrotki u nas, nie? Te talizmany. A kapslowe? Wszystko działa. To jest kołowrotek od Andrzeja Tokarskiego. Bele niemieckie. Teraz dzisiaj to przekładamy kortkę na... Zobaczcie, on się nie kręci, mu się kurczę normalnie, nie ma posuwu, tylko ma krzywą szpulę i szpula się kręci. Ten dostałem od Kasia, ten od Andrzeja Tokarskiego. Były jeszcze takie ruskie kaczki. Ja mam też parę ruskich. I się wszystkie kręcą. A ten to jest czerwony kardynał. To był mój pierwszy kołowrotek z tą szpulą. Złotą naklejką. Z koła Big Fish, kolega Onufrejczyk. Bardzo miło, Mirek Onufrejczyk. Przewodniczący Sądu Koleżyńskiego, kolega Andrzej. Czekanowski, Andrzej Czekanowski. Dziękujemy. Jeden z założycieli koła, kolega Mirosław. Mirek Siudej. I jeden z założycieli, 20 lat, kolega Emilian. Tak, 20 lat członkiem zarządu, obecnie pełnię funkcję sekretarza. Dziękujemy. Jesienią... W 1992 roku jeden z pracowników sklepu wędkarskiego Big Fish przy ulicy Wyzwolenia, a konkretnie nasz kolega Marek Uciechowski, oczywiście za zgodą... No, powiedz, że ten sklep, za zgodą, się wziął ten sklep za zgodą, w ogóle, bo nie było żadnego profesjonalnego sklepu. Były dwa sklepy na cały Szczecin i chyba może w PD-cie, nie wiem, czy było jakieś stoisko, czy nie. Chyba było jakieś takie koślawe i to dopiero Mirek z
Owczarkiem. Tam wpadli na pomysł, żeby taki, no zainwestowali trochę grosza, bo w ten czas trzeba było. No i świat wędkarski oszalał, jak zobaczył węglowe kije. Tak, to był początek wędek. Pamiętam, że oni przychodzili cały czas tak. Te węglówki przynosili no. Połamane, bo nikt nie umiał się tym... Obchodzisz. A Marek tak jest tak lepiej dzisiaj. No. Marek serwis prowadził, nie? Tak, tak. No, Marek ale wiesz, tymi kijami się nie umieli posługiwać. No bo słuchaj, wszyscy łowili na teleskopy i myśleli, że można dalej tak to łowić, wiesz, jak teleskopem, nie? Kiełką. A to kurczę. No i wiesz, no tam jednak był duży ruch, to ja tego co nawet nie pamiętam, ale na samym początku prawda jest tam taka, ponoć takie kolejki były. Prawda jest taka, że w pierwszy dzień mieliśmy kolejkę przed otwarciem i tak zostało do zamknięcia, także to był jakiś w ogóle no ewenement na skalę Polski, jeżeli chodzi o tą branżę, na pewno, bo myśmy mieli jeden z pierwszych sklepów tego typu, bo założyliśmy go w 90 roku, 2 kwietnia konkretnie. Także to no był taki to nie pierwszy. Wiem, czy nie wiem, sobie, to chyba Marek też tak. No głównym inicjatorem był Marek, dlatego Marek był zdecydowanie głównym inicjatorem. Po zgodzie właściciela on sklepu. On też odmówił jeszcze wyczynowo tam na. Tak. Zebrał listę ponad 50 członków założycieli i zorganizował, powiadamiając okręg 14 grudnia 1992, zebranie założycielskie koła, które się odbyło w liceum plastycznym. A szkoda, że nie 13 grudnia. No szkoda. To nie ten rok był, Ale szkoda. Szkoda. No i na tym zebraniu zostały wybrane pierwsze władze. Pierwszym prezesem został tu kolega Onufrejczyk, właściciel sklepu. Skarbnikiem Marek Uciechowski, który tam pracował jako sprzedawca. Także tam był taki punkt zborny całego koła. Tak, tam można było wykupić znaczki i tak dalej, i tak dalej. Ale ktoś musiał zacząć. Aktualnie no, to my jesteśmy tymi założycielami tego koła, dotrwaliśmy do chwili dzisiejszej. Ale stąd się obecnej. Chyba w ogóle wzięło. Za to szacunek dla was duży, no bo 20 lat to kawał czasu. No, tak jest. Ale stąd się w ogóle chyba wzięło od tego sklepu, że koła zaczęły powstawać przy sklepach. Bo przecież kiedyś koła to z reguły były przy zakładach. Przy zakładach pracy. To było pierwsze koło, które zostało powołane przy sklepie i praktycznie inne koła przytulały się do sklepów wędkarskich. Także typowo takie sklepowe koło to było tylko nasze. No sklep był jakby miejscem, które no, wędkarzy, że tak powiem. Wędkarz jest wygodny, on chce o każdej porze dnia wykupić znaczki, idzie i kupuje tam, gdzie jest dostępny. Tak, nie będzie gdzieś tam do zakładu. Nie tak jak to było kiedyś w zakładach pracy, że skarbnicy pełnili dyżury. Nie tak jak kole nie ma dużych zakładów pracy już. Nie tak jak na przykład w dużym kole Szczecin Miasto, który był wtedy największym kołem, gdzie skarbnik też tylko pełnił dwa razy w tygodniu. A tu skarbnik był dostępny cały czas i dlatego to koło w roku już 96 liczyło ponad 700 osób i było największym w Szczecinie. I do dzisiaj jest największym. I do dzisiaj jest największym. No. Przechodziło pewne tam, że tak powiem, zachwiania, bo no niestety sklep w którymś tam roku, chyba po 10 latach istnienia koła, czy 11, tak, został zamknięty i wtedy ilość Ze względu na warunki tak, ekonomiczne. Ilość członków w naszym kole zmniejszyła się, jak pamiętam, do 146 i siedziba została przeniesiona do innego sklepu, konkretnie do sklepu Kleń, w którym jest również do dnia dzisiejszego. No ale teraz mamy parę sklepów w ogóle. Tak. Ze 4, tam zawsze 3. Kolega prezes pierwszy, 2 kadencje był prezesem, tak? Co najmniej. Następnym prezesem po 8, prawie 9 latach. Nie, Marek nie był prezesem, on był cały czas skarbnikiem. Kolega Waldek w 71 roku. W 2001, przepraszam. Trzecią kadencję jest do dzisiaj prezesem. No i widać, że jest dobrym prezesem, skoro takie imprezy się potrafią odbywać. No, tak jest. Nie, słyszę naprawdę was. Jest taka, a z jakich powodów? Godziny. Tak? Koło duże, ale w zasadzie osób, które by chciały społecznie pracować, to nie ma. Mało to nie jest. Tak jest wszędzie. Większość wędkarzy traktuje jako, nasze koło jako miejsce, gdzie może wykupić opłatę członkowską i opłaty za wędkowanie. I nie chcą mieć z nami do czynienia. Tak, no i nikogo nie będziemy zmuszać. Ale jest grupa osób, tak jak no, my tu się do tej grupy zaliczamy, ja to oceniam na ponad
przed. Ale ja wam nawet, powiem, jak ja pamiętam. Chce się spotykać, brać udział w zawodach i tak dalej, i tak słuchaj, dalej. Słuchaj, ale jak kiedyś było, to też tak było. Nie, wiesz, koło Szczecin miasto, bo przecież też byłem w tym kole jeszcze, ojciec tam pamiętam był z mamą. Liczyło tam bardzo dużo członków, to było najliczniejsze koło. A w zasadzie na takie zawody czy tam wyjazdy, to zawsze była garstka ludzi. Nigdy tak nie było, żeby tam 100-200 osób uczestniczyło w jakichś tam wyjazdach. Takie były, hejże na Szczupaka, na Troć. Kiedyś to nawet nie mieli samochodów, więc to była w zasadzie dla ludzi pewna też atrakcja, że mógł się, wiesz, dorzucając niewiele... Ja bym chciał jeszcze przypomnieć, że my w szeregach naszego koła mieliśmy bardzo dobrych zawodników. Naszym członkiem koła była pani Powiedzińska, która była w kadrze narodowej. Wspomnę innych zawodników. Rodzeństwo, to znaczy bracia i synowie Rogińskich. Rogińskich. W Muszce, tak. Tak, muszkarzy, spinigowców mieliśmy bardzo dobrych. Kiedyś dwie drużyny z Big Fisha startowało w tak zwanej ligi, to znaczy o Puchar Prezesa. Teraz w tym roku nawet trudno nam było zabrać jedną drużynę, a były takie czasy, kiedy nawet dwie startowały. I to były czasy... No słuchaj, sprzęt się robi coraz bardziej specjalistyczny, drogi. I to jak ktoś sam nie prowadzi jakiegoś biznesu typu sklep wędkarski, coś, że to się nie przenosi, no to typowo hobbystyczne. Tak, żeby startować na wysokim poziomie, trzeba mieć odpowiednie dochody. Konkurencja tak? Nie jest bardzo duża, na to są mocno przełowione i w ogóle duża presja jest podczas zawodu, trzeba mieć po prostu dość drogie rzeczy, żeby to przełamać. Tak. Bez tego się nie da. No, a poza tym czas, co w dzisiejszych czasach jest chyba największą bolączką. Brak czasu, bo to trzeba i trenować tutaj. No ale dopóki my jeszcze jesteśmy tak w miarę... Dopóki się ma żona, nie ma czasu. To jeszcze będzie tej młodzieży. Parę lat popracujemy, dopóki nam pozwoli zdrowie. W komputerze łowi. Ale my jeszcze się zamieszamy do młodzieży. No co? Staramy się, ale młodzieży jest coraz mniej, naprawdę. Nie ma jak. Przecież ja przychodzę na zawody i zawsze Mirka poznaję. Młody jeszcze jest. Pamięć mam absolutną. A drogę dlatego na biało rozbudowuję, żeby ja słońce przegrzewa, nie? Farbowano. No, żeby kurczę się odbijać słońce, żeby się czegoś nie przegrzewał. Czyli co, 20 lat? 20 lat. Minęło. I spotykamy się następnym razem również za 20 lat. W 20-lecie to już będzie ktoś robił. No akurat. Ale dobrze by było, jakbyśmy się na kolejnym 20-leciu spotkali. Tak. No, i tego sobie życzę. No 25 lat. Zapraszamy serdecznie wszystkich.